Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 6 stycznia 2012 rok. Piątek. Jana 5:5-6. Uzdrawiająca obecność i moc Chrystusa. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Do dalszego studium. Nauka o Trójcy nie mówi o trzech różnych boskich rolach jednej osoby, bo pogląd zwany modalizmem, ani o trzech bogach tworzących triadę, pogląd zwany tryteizmem i politeizmem. Ojciec i Syn i Duch Święty, jeden Bóg, są zawsze jedno, pozostając zawsze w najściślejszej wzajemnej więzi i współdziałaniu. Duch Święty wykonuje wolę Ojca i Syna, która jest także Jego wolą. Taką prawdę o sobie Bóg objawia w całej Biblii. Niektórzy ludzie zmagający się ze zrozumieniem boskości Chrystusa, gdyż pełniąc swoją misję na ziemi był podobny całkowicie, poddany całkowicie woli Ojca, wielu twierdzi, że jest to dowód, iż Jezus jest mniejszy od Ojca. Jednak rzeczywistość planu zbawienia nie odzwierciedla w prosty sposób zależności pomiędzy osobami bóstwa. Podporządkowanie się Chrystusa Ojcu wynika ściśle z realizacji planu zbawienia. Jezus, stając się człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Filipian 2:8. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Hebrajczyków 5:8-9. Te stwierdzenia świadczą, że podporządkowanie się Jezusa Ojcu wynikało z Jego człowieczeństwa, niezbędnego w planie zbawienia. W najmniejszym stopniu nie świadczy to, iż Chrystus miałby się nie mieć w pełni boskiej i wiecznej natury. Nadadzą mu imię Immanuel, Bóg z nami. Światło znajomości chwały Bożej uwidacznia się w obliczu Jezusa Chrystusa. Zawsze Jezus Chrystus stanowił jedno z Ojcem. Był On obrazem Boga, obrazem Jego wielkości i majestatu, odbiciem Jego chwały. Właśnie po to przyszedł na nasz świat, aby tę chwałę objawić. Pytania do dyskusji. Pierwsze pytanie. Niektórzy z XIX wiecznych adwentystów zmagali się ze zrozumieniem nauki o Trójcy. Obecnie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego stanowczo opowiada się za tą biblijną nauką. W jaki sposób ta zmiana świadczy o rozwijającym się poznaniu objawionej prawdy? Jak ty osobiście wzrastałeś w poznaniu tej nauki? Jakie twoje wcześniejsze poglądy uległy zmianie w wyniku dalszego poznawania biblijnych nauk? Drugie. W Jana 8:58 czytamy: odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Co ten werset mówi o pełnej boskości Chrystusa? Podsumowanie. Jeśli chcemy pogłębić naszą miłość do wielkiego i nieskończonego Boga, któremu służymy i którego czcimy, musimy starać się zrozumieć to, co On powiedział nam o sobie. Natura Boga, w tym nauka o Trójcy, jest niezgłębioną tajemnicą, ale w Piśmie Świętym tajemnice oznaczają głębokie prawdy, które nieskończony Bóg objawia nam w zrozumiały dla nas sposób. Tak więc, gdy mówimy o Najwyższym, powinniśmy to czynić z największą pokorą. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. 5 Mojżeszowa 6:4. Dziękuję.